Cześć. Dzisiaj mam dla Was niespodziankę. Nie jestem sama. Moim gościem jest Ania Będkowska. Ania jest przedsiębiorczynią, mentorką talentów oraz organizatorką warsztatów rozwojowych. Co ważne również, Ania jest projektorem, ma profil 5.1 i emocjonalny autorytet. I dzisiaj będziemy rozmawiały z Anią o takich dwóch głównych aspektach naszych map Human Design, które nas łączą. Bo mamy tych aspektów więcej podobnych, ale dzisiaj skupimy się na praktycznym zastosowaniu esencji projektora i emocjonalnego autorytetu. Ania, to zacznę z pierwszym pytaniem od razu, jeżeli pozwolisz. Co poczułaś, kiedy dowiedziałaś się, kiedy usłyszałaś, że jesteś projektorem? Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Dziękuję też, Kasiu, za zaproszenie do Twojego kanału. Z ogromną radością przyjąłam to zaproszenie jako projektorkę. Odpowiadając na to Twoje pierwsze pytanie, to myślę, że tu nie będę bardzo oryginalna, bo ja to bardzo często słyszę od projektorów, z którymi też pracuję. Ja miałam ogromne poczucie ulgi. Że dla mnie to było takie postawienie kropki nad i, bo ja znałam dosyć dobrze siebie, bo ja w tych narzędziach takich samorozwojowych, w ogóle diagnozujących, no, tak naprawdę od 20 lat się tym zajmuję, więc to jakby już dało mi bardzo duże rozpoznanie różnymi innymi narzędziami, jaki jest mój potencjał, kim ja jestem, jakie mam zasoby, w jaki sposób mogę też działać, po prostu w ogóle w jaki sposób działam. Ale tak naprawdę dopiero właśnie Human Design przyniósł to takie poczucie ulgi, okej, to jakby spina mi to wszystko w całość i daje tą kropkę nad i, która pokazuje, no, kim tak naprawdę jestem, w jaki sposób mogę działać. Więc tak to u mnie wyglądało. A jakie twoje największe wyzwanie takie projektorskie było do tej pory? Zarówno można powiedzieć, może jeżeli jesteś w stanie to odróżnić przed Human Design, a może teraz, jak już wiesz, że jesteś projektorem? Tak, bardzo fajnie też, że to doprecyzowałaś, bo ja w ogóle podzieliłabym to moje życie na to życie z Human Design i na to życie, od kiedy świadomie żyję w zgodzie ze swoim projektem, bo u mnie nastąpił szereg zmian. To naprawdę był dla mnie taki game changer. No, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to jest tylko sama znajomość tego narzędzia, bo ja myślę, że też wiele lat się do tego po prostu przygotowywałam, a dla mnie to było takie przekliknięcie, łącznie z tym, że zmieniłam kraj zamieszkania. Ja w tej chwili mieszkam w Hiszpanii, o czym też zawsze marzyłam, i po prostu jakby bardzo dużo się rzeczy zadziało, i to było spójne z tym momentem, kiedy ja trafiłam na Human Design. No, ale jeżeli chodzi o te wyzwania, to chyba więcej tych wyzwań było rzeczywiście przed tą wiedzą na temat Human Design. Czyli ja też jako projektorka tak zwana energetyczna, no, popełniałam cały szereg błędów. Czyli mówiąc w dużym uproszczeniu, bardzo chciałam żyć jak generatorka. I też no, działałam biznesowo bardzo intensywnie. No, doprowadziłam się do skrajnego wypalenia zawodowego, czyli do takiego naprawdę do wypalenia trzeciego stopnia. No, udało mi się całe szczęście szybko tym w miarę zarządzić, ale no, było to dosyć ryzykowne. Więc to były te moje wyzwania, że ja naprawdę nie byłam w stanie pracować jak generator, a nigdzie tego wcześniej nie mówiłam, ale naprawdę moje życie, ja współpracowałam z Chinami, w związku z czym też miałam zmiany strefy czasowej. Miałam małe dziecko, jakieś dosyć duże problemy w firmie, w sensie w firmie, którą prowadziłam, którą zarządzałam. Dosyć duże wyzwania wtedy, to były też tego lata kryzysu po 2008 roku. Więc to trudno sobie nawet wyobrazić dla normalnego człowieka i nawet dla generatora, ale mój dzień wyglądał tak, że ja często, no powiedzmy, że wstawałam około godziny 7, odstawiałam dziecko do przedszkola, o 8 byłam w biurze, pracowałam do godziny 16, jechałam odebrać dziecko z przedszkola, kładłam je spać, wracałam do biura, pracowałam mniej więcej do 12 w nocy, potem już nie mogłam zasnąć.
Więc jeżeli zasypiałam, to było około pierwszej, około piątej budziłam się, bo już byłam na mailach z Chińczykami. Budziłam dziecko, zawoziłam do przedszkola i tak dalej, a potem przestałam w ogóle spać, bo już mi się po prostu tak zaburzył ten cykl dobowy, że no więc doprowadziłam siebie do skrajnego wycieńczenia na poziomie fizycznym. Można sobie wyobrazić, jak to wyglądało, a też branża, w której byłam mocno generatorska. Więc po prostu wydawało mi się, że ze mną coś nie tak, że ja za tym nie nadążam, że ja nie wyrabiam, a więc to były te moje wyzwania. Ale no więc to dlatego takie duże też poczucie ulgi, kiedy jednak dowiedziałam się tak finalnie, że to nie jest mój model pracy do końca, bo to, co daje właśnie Human Design, ja bardzo lubię też o tym mówić, o tym wymiarze praktycznym tego systemu. Że on nam daje tą informację, w jaki sposób my możemy pracować, czyli tak naprawdę właśnie po ile godzin, jak tym czasem zarządzać. I to jest bardzo, bardzo zmieniające wielu osobom życie, bo myślę, że nie tylko projektorom. No, a w tym już życiu projektorskim, świadomym, to chyba powiedziałabym, że takie wyzwania, które widzę, to jest to, że. No, dlaczego też w ogóle Human Design jest dla mnie tym game changerem? Dlatego, że te zaproszenia zaczęły do mnie same spływać. Kiedyś bardzo chciałam je mieć, a tak nie, no właśnie, nie żyłam w zgodzie ze swoim też tym energetycznym modelem, więc to nie wszystko się udawało w ten sposób. No a teraz jest tak, że nagle tych zaproszeń przychodzi bardzo dużo, a ja nie wszystkie mogę przyjąć. I czasem są to takie zaproszenia, na które naprawdę czekałam latami, czyli jak sobie, czyli coś, co w ogóle wykreowałam sobie sama, czy bardzo chciałam z jakąś osobą współpracować, albo właśnie dostać jakieś zaproszenie, albo jakiś projekt realizować. No, a teraz okazuje się, że jak to zawsze nagle przychodzi, czyli ten ktoś jest gotowy na tą współpracę, to ja nie mogę jej przyjąć, bo właśnie mój autorytet emocjonalny, o którym dzisiaj będziemy też rozmawiały, no mówi wyraźne, no przykro mi, no ale nie, no to jakby nie wiem, to już nie jest teraz dla ciebie, ten czas minął i więc to są te wyzwania, z którymi ja w tym życiu projektorskim się mierzę. Czyli nie jestem w stanie, znaczy w ogóle fizycznie nie jestem w stanie przyjąć tych wszystkich zaproszeń, które też otrzymuję, ale niektórych po prostu dlatego, że mimo tego, że to mogą być coś super, super projekt, super jakiś biznes, no po prostu nie, to nie jest dla mnie, tak czuję. No to jakby to podzielenie właśnie na te dwa etapy w Twoim życiu, można powiedzieć, no tak fajnie podkreślają dwa takie główne tematy, prawda, projektorskie, że właśnie to, że przed tym, kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy projektorami, to żyjemy jak turbogeneratorzy, prawda? I wydaje nam się dokładnie, że coś jest z nami nie tak, bo jesteśmy zmęczone czy zmęczeni, bo nie nadążamy, bo nagle tracimy sił, a potem się nagle okazuje, że to jest wszystko tak? To nasze ciało nam dawało znać, że to zupełnie nie jest nasz styl pracy, że to nie jest nasz taki idealny sposób zarządzania naszą energią, prawda? I to jest, tak jak mówisz, taka ulga, tak, że po prostu słuchaj siebie, tak? Twoje ciało cały czas cię pchało w ten właściwy kierunek. No a my, będąc pod wpływem właśnie, tak jak mówisz, generatorów, których mamy dookoła siebie, ja też mam podobną właśnie tą historię z byciem dookoła w świecie, który po prostu. Wartość nasza jest przekładana na to, ile osiągniemy, jak szybko pracujemy, jak szybko są rezultaty i tak dalej, tak? Powoduje, że, no, że myślimy, że to jest coś z nami, nie tak? A to się okazuje, że wszystko jest dobrze, tak? Tak, także to jest piękne, ale na pewno wiele osób, jak słuchało tą drugą część, w której powiedziałaś, że teraz no jakby za dużo tych zaproszeń do ciebie przychodzi, zadało sobie pytanie, a co, czy pamiętasz, co konkretnie było tym takim
to zmieniło to, bo z tego, co ja widzę, to wielu projektorów jednak na początku tej swojej drogi, w momencie, kiedy dowiaduje się, że ma tak, a nie inaczej zarządzać swoją energią, wcale nie dostaje od razu tylu zaproszeń, prawda? Jest ten taki moment takiej posuchy, powiedziałabym kolokwialnie, i to jest trudny moment. Czy pamiętasz, co takiego się wydarzyło? Może by to był proces, jaki to był, który doprowadził do tego, że nagle tych zaproszeń jest tak dużo? Wiesz, to z jednej strony to był proces, bo też właściwie w momencie, kiedy ja trafiłam na Human Design, to moje życie zawodowe się bardzo zmieniało. Czyli ja właśnie z tej struktury, którą zarządzałam na takim, no, to nie była duża firma, ale bardzo dużo obrotowo, czyli ogromne pieniądze. No właśnie już się odłączałam od, bo też. Jakby cały szereg, no to tutaj jest jakby bardzo długa historia, ale no, chyba bym chciała tak powiedzieć, że życie mnie tak wyrzuciło już w końcu, tak? Czyli tam też był proces. To nie było tak, że ja wiedziałam, że nagle się spostrzegłam, że to już nie jest dla mnie i nie, bardzo długo myślałam, że jednak muszę, tak? Że tam nie dam sobie inaczej rady, że jednak to znam, w tym jestem, to umiem robić i tak dalej, i tak dalej. Ale więc jakby u mnie tak było, że to była też dosyć duża zmiana, ale czyli nagle coś było i potem tego nie było. Więc ja jakby miałam jakiś taki proces na pewno dochodzenia do miejsca, w którym jestem dzisiaj absolutnie, czyli to jest około 4 lata w tej chwili. Ale gdzie mogę z pełną taką pewnością siebie powiedzieć, że mam bardzo dużo tych zaproszeń i jestem bardzo zadowolona ze swojego życia też i zawodowego i mam to poczucie sukcesu, tak, które jest ważne też dla projektorów. Natomiast też prawda jest taka, że trochę w tym procesie ułatwiło mi to, czy przyspieszyło to, że ja i tak działałam jako projektor też poza tą firmą, z którą byłam, czyli często, co prawda, w jakichś biznesowych projektach z różnymi znajomymi, ale już miałam jakąś też sieć kontaktów i okazało się, że no właśnie, słuchajcie, no u mnie to było dokładnie tak, że jak ja przestałam głupio doradzać, czyli jeżeli ktoś mnie nie pytał, a ja wtedy miałam milion pomysłów dla tych osób i nie mogłam w ogóle tego zrozumieć. Dlaczego oni tego jeszcze nie robią, dlaczego oni mnie nie słuchają i tak dalej, ale to nawet tak było, że ja czasami byłam zaproszona do tego zdania, wyrażenia mojego zdania, czy ktoś mi tam pytał, a słuchaj, a jak byś tam ty to zrobiła, czy coś tam, ale oni tego nie robili, bo ja też wiem, że było tak, że ja po prostu, znaczy, jak taki karabin, tak, zrób tak, zrób tak, zrób tak, zrób tak, ja bym zrobiła to tak, tu już bym to ograła tak, to i w ogóle już bym była totalnie w innym miejscu. No, ale właśnie często te osoby nie były gotowe i one dopiero, trochę było też tak, że jak u mnie się, jakby się śmieje, zwolniło miejsce na dysku, to nagle zaczęły właśnie osoby różne do mnie dzwonić, słuchaj, a może byś nam pomogła przy tym projekcie, a może coś tam, a ty nam mówiłaś tam 2 lata temu, że tam tak byśmy mogli zrobić, no to my w sumie byśmy mogli tak zrobić teraz, jesteśmy gotowi. Więc ja trochę tak wskakiwałam wtedy w te różne współprace też i to był, ale też nie z taką pełną świadomością tego i bardzo wiele błędów popełniałam też w tych pierwszych takich relacjach biznesowych. No więc jakby z jednej strony to był proces, z drugiej strony było mi łatwiej, bo ja i tak byłam już, jakby miałam to umocowanie też zawodowe dosyć mocne, ale no i w ogóle też zawsze opowiadam, bo to jest taki absolutnie mój case, czyli takie, że siedzę na przykład na zebraniu zarządu i opowiadam o rzeczach, jakie ja widzę, jak my tam musimy ten nasz biznes rozwijać i w ogóle co, no po prostu ogrom. A ja też mam talent input w Galupie i to jest taki talent, który no, robię cały czas research, czyli ja też znowu z tej pozycji tego projektora mam taką bardzo dużą wiedzę, bo mnie bardzo dużo tych rzeczy interesuje, więc ja bardzo szybko też za tymi zmianami nadążam. No ja po prostu pamiętam tych ludzi siedzących i ten zarząd i tych moich współpracowników, którzy zmrożeni siedzą wręcz i tak, to jest wiadomo, że jak już jesteśmy też potem w jakichś innych relacjach, to niektórzy mówią, no po prostu naprawdę pukali się w głowę. No i to moje zgorzknienie, że nikt mnie nie rozumie Dokładnie. i w ogóle i tak zupełnie serio ta firma dzisiaj jest tym miejscem, do którego ja wtedy już gdzieś tam inicjowałam i to, czy to inicjowanie nie jest moją domeną, ale ja to widziałam po prostu, jak można to
rozwijać się. Więc słuchajcie, no to jakby u mnie to była moja ścieżka, ale tak naprawdę to, co najbardziej, jeżeli miałabym dać właśnie jedną radę, skoro Kasiu pytasz, to słuchajcie, to dla projektorów mówi się często, ja bardzo lubię to podkreślać, znaczy w ogóle zanurz się w tej swojej mocy i w tym swoim mistrzostwie, znajdź tą rzecz, o której możesz mówić godzinami. I nawet jeżeli nie ma tych zaproszeń, ty po prostu daj sobie ten czas, żeby właśnie wtedy się tego uczyć, sobie a to analizować, robić research, po prostu nabierać tej swojej mocy. I to jest, uważam, najważniejsze. Czyli jak nie ma tych zaproszeń, w ogóle się nie martw, bo wtedy nie masz siedzieć bezczynnie, tylko masz robić coś dla siebie, opanowywać to swoje mistrzostwo. I słuchajcie, to wtedy działa jak magnes, naprawdę. I to jest tak, że u mnie naprawdę tak było, im mniej ja pracowałam, tym więcej zaproszeń dostawałam. To był właśnie ten paradoks. Czyli jakby taką wysyłałam ten vibe, że w ogóle jestem teraz w ogóle w zen. Ja teraz właśnie nie będę was atakować, tylko ze spokojem was przeprowadzę przez te rzeczy, o które przechodzicie i do których mnie zapraszacie. Piękne, pięknie i zgadzam się z Tobą w 100%, że po prostu nic bardziej nie wzmacnia i nie powoduje, że projektor jest taki magnetyczny, niż to właśnie zagłębienie się w to, co nam dodaje skrzydeł, prawda? Co jest tym naszym takim konikiem, tak? Tak, i trzeba znaleźć w ogóle ten moment też, kiedy wy naprawdę czujecie, że taką że jesteście wypoczęci, wyspani, nagle siadacie do pracy i czujecie, że no, słuchajcie, jest taki flow, no ja kocham w ogóle to uczucie, i łapię jej w ogóle takie, o Jezu, Jezu, to jest ta moja moc, czyli ja teraz nagle coś, za co nie mogę się tam wziąć, czasami wiecie, no nie chciałabym mówić tygodniami, bo już tego nie robię, ale zdarzało mi się kiedyś, że jak ktoś jeszcze mnie puszował, że a już mi wyślij, a ja też mam zdefiniowane centrum podstawy, więc jakby no, na mnie ciężko wywrzeć tą presję, ja mam na wszystko czas, więc, ale to mnie bardzo stresowało, że ktoś może inaczej, że on, no zresztą jakby też biznes, który byłam, był też okupiony bardzo dużą presją taką i terminami, deadline'ami, więc jakby to tym bardziej na mnie teraz działa, jak takie, ale no nawet jeżeli mam taką sytuację, że wiem, że mam dużo rzeczy do zrobienia, słuchajcie, ale czuję, że no nie funkcjonuje dobrze, to ja naprawdę idę się przespać, idę na drzemkę, włączam sobie jogę nidrę i tutaj pozdrawiam lisią matkę, bo kocham po prostu jej jogi nidrę i wszystkim polecam, projektorom w szczególności. To są sekwencje czasami 10-15-minutowe. I ja po prostu zupełnie inaczej wtedy po tych 15 minutach nawet wstaję i słuchajcie, działam i wtedy czuję tą moją moc. I wiem, że to jest i to, co pewnie na zmęczeniu robiłabym w 2 godziny, po prostu w godzinę ciach, 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 ciach i zrobiłam. Tak, to jest dokładnie i to każdy projektor musi temu zaufać, nie? Zaufać po prostu, jak to jest, jak naprawdę odpuszczasz, bo twoje ciało mówi nie, i potem, tak jak ty mówisz, po prostu w tempie ekspresowym robisz coś, co po prostu wydawało ci się, że zajmie ci kilka dni, a to ci zajmuje no godzinkę, tak? I Tak. naprawdę trzeba sobie to wypróbować na sobie, nie? Żeby to poczuć z całym sobą, bo to jest niesamowita projektorska, piękna moc. Tak, ale też może Kasia tutaj to też potwierdzić, bo ja chyba bym trochę zwróciła uwagę na to, że na pewno łatwiej jest też tak działać, kiedy no ja pracuję teraz w tej chwili też w ogóle z Hiszpanii, no to już tylko online. Kiedy nie jesteś właśnie, no kiedy nie siedzisz w biurze z innymi po prostu, nie? Czyli masz tutaj sobie sam sterujesz tym czasem, też trochę masz tą Tak. swoją aurę ochronioną, i wtedy jest na pewno łatwiej. Więc na pewno drugą taką radą dla projektorów jest, jeżeli macie taką możliwość, też odłączanie się od innych ludzi. Bo dużo, dużo lepiej się pracuje, dużo łatwiej się pracuje. No jeżeli jest taka możliwość po prostu, czy przynajmniej na takie działania, które mamy do zrobienia jakieś swoje, kiedy nie potrzebujemy, żeby uczestniczyły w tym inne osoby. Zgadzam się, zgadzam się. I wiesz co, Ania, ja nawet się zastanawiałam już kilka razy, nie chcę tutaj jakby, wiesz, nikomu tutaj nic narzucać, ale czy projektor w ogóle się nadaje do pracy w korporacji? Mi się wydaje, że nie, że po prostu to by musiała być taka praca, gdzie jesteś tylko w swojej przestrzeni i od czasu do czasu dołączasz, prawda, nie, do tej grupy,
tam dajesz swój wkład i znowu się wycofujesz. To jest tylko chyba jedyny sposób, jak nie wiem, jak ty, jak ja widzę dla projektora, bo tak inaczej jesteś ciągle pod wpływem energii sakralnej, non-stop, tak? No i oczywiście w innych centrach też przejmujesz, prawda, warunkowanie. To jest w ogóle ten paradoks, bo też się podzielę tutaj moją obserwacją, że no moim zdaniem projektorzy w ogóle w tych korporacyjnych środowiskach, oni bardzo szybko awansują. Zresztą w ogóle projektorzy szybko awansują, słuchajcie, to jest też ich natura, ale moja obserwacja jest taka, że wielu tych projektorów odetchnęło z ulgą w czasach pandemii, czyli okazało się, że właśnie przeszli na ten system pracy taki hybrydowy, czyli tak jak mówisz, że wskakują, nie wiem, na 2 dni w tygodniu do biura i oni po prostu przy tym zostali. Teraz trzymają się tego kurczowo. Naprawdę mam wiele takich menadżerek, które no, na początku mówią, wow, projektorka w korporacji, wydawałoby się, że to dosyć będzie trudne. Ale jak jest dobrze osadzona w swoich potencjałach, to naprawdę świetnie to działa. Tylko z dużą ulgą właśnie one to przyjęły, czy też przyjęli, bo też miałam projektorów, panów, że mogą mieć tą możliwość tej hybrydowej pracy, czyli właśnie tak jak mówisz, skakują i wtedy trochę tam zarządzają, tam się podłączają pod tą energię generatorów, ale tak naprawdę największą pracę robią wtedy, kiedy są poza biurem. I tam się dzieje. Także to jest możliwe jak najbardziej, ale no znowu ta świadomość, no po prostu ona jest kluczowa, żeby wiedzieć, jak zarządzać tą energią. Dokładnie, bo wtedy wiesz, że to, co ci intuicja często podpowiada, to jest właściwe. To nie znaczy, że ty chcesz inaczej, to znaczy, że coś jest z tobą nie tak, tylko ty chcesz inaczej i to jest dla ciebie właściwe, prawda? No tak. No, też jest, myślę, że takie pocieszające może być to, że no, z human design to wynika, że zmienia nam się era w ogóle, tak, z takiej właśnie ery kolektywnej na tą erę indywidualizmu. No i już jakby to nie jest tylko w sferze opowieści, ale my naprawdę to czujemy, czyli widzimy w szczególności w młodych pokoleniach, jak one o taki swój independent tutaj no, walczą, nie lubię tego słowa, ale dbają, nazwijmy to tak. I to jest właśnie też o tym, więc myślę, że jest nam dużo łatwiej już teraz, czy projektorom będzie w ogóle dużo łatwiej, bo wszyscy się budzimy jakby do tego, że warto zadbać o te swoje potrzeby i tu znowu też, żeby nie mylić tego z egoizmem, bo tu nie o to chodzi, tu chodzi o naszą indywidualną energię. Tak, zgadzam się. Ania, jeszcze zanim przejdę do kolejnego pytania, możesz powtórzyć imię i nazwisko tej osoby, której polecasz medytację jogi nidry, bo po polsku myślę, że wiele Tak, osób tak, nie tak. skorzysta. Słuchajcie, tak, koniecznie jest wspaniała dziewczyna, zresztą w ogóle manifestorka. Nazywa się Mawa Targosz, a jej strona to jest Lisia Matka. Lisia Matka na Instagramie i też strona internetowa chyba tak się nazywa. I ona jest naprawdę ekspertką od odpoczywania. Zresztą w ogóle my tak już sobie od kilku miesięcy nad jakimś tutaj wspólnym też projektem pracujemy, ale no właśnie, także zaproszenie też od niej mam do współpracy, ale trochę czasowo tam się nam to na razie nie spina. Natomiast no, to nie tylko dla projektorów, ale absolutnie dla projektorów przede wszystkim. Yoga Nidra u Lisiej Matki, no wspaniałe, po prostu wspaniałe sekwencje, 10-15-minutowe, półgodzinne, godzinne, ile potrzebujecie. Ona uczy odpoczywać po prostu. Lisia Matka uczy odpoczywać, więc no, dla projektora absolutnie niezbędne. Dziękujemy. Dziękujemy. No, jestem przekonana, że wiele osób skorzysta. A powiedz mi, Ania, właśnie, bo jakby zakończyliśmy tutaj trochę na tej nucie, co ci teraz obecnie widzisz najbardziej zabiera energię? Wiesz co? No myślę, że często działanie z tego poziomu fizycznego nadal, bo no po prostu czasami musisz. I to wiesz, to w szczególności jak właśnie robię te różne warsztaty takie organizuję, też współorganizuję z różnymi osobami warsztaty rozwojowe.
No i w tym procesie organizacji, wiesz, po prostu nie zawsze wszystko tak wychodzi, jakbyś chciała, czyli nie wszystko da się delegować i no i ja tam czuję to fizyczne zmęczenie, nie? Tak? Czasem to, bo po prostu muszę dużo więcej godzin być jakby aktywna, czasami nawet, wiesz, właśnie fizycznie się zaangażować w jakieś działania i to jest dla mnie to wyzwanie, że potrafię tak przeholować, no, po prostu nadal, nie? Że wiem, że już czuję, że już naprawdę nie mogę, że już powinnam coś tam, no, ale to się nie da po prostu, jak jesteś jakiś No taka jest. cyklu kilkudniowym, Tak. no, a ja mam też, wiesz, mojej energii takiej najwyższej, zresztą jak widziałaś, mój graf jest ta energia opieki, więc ja mam po prostu, no, Pomyślałam po o tym, prostu, jak to słuchaj, zobaczył. no, ja po prostu mam, wiesz, no, po prostu hopla mam na punkcie tego, że jeżeli już organizuję taki warsztat, jeżeli mam już tą grupę, to dla mnie, no, po prostu każdy musi być zaopiekowany. No, po prostu sobie w ogóle nie wyobrażam tego, że ktoś gdzieś zostaje bez. No, nie potrafiłabym tego, mówiąc kolokwialnie, olać, nie? I to jest dla mnie wyzwanie. Znaczy, to po prostu jest fizyczne wyzwanie czasem dla Tak, mnie, po tak. prostu. A co ci dodaje najbardziej teraz energii jako projektorowi? Co, no, u mnie też bardzo dużo się zmieniło, jak ja przeprowadziłam się do Hiszpanii. Ja mieszkam od kilku miesięcy, już prawie od roku w Hiszpanii. I wiesz co, i tutaj w ogóle ten styl życia, wiesz, on. Znaczy, ja się cały czas uczę tego i mnie się wydaje, że na tej drodze projektorskiej już jestem taka wyrównana i w ogóle, no ale na przykład ostatnio na jakichś zajęciach też z hiszpańskiego, takich grupowych, były takie zadania, czy tam uczyliśmy się o planie dnia. No i niestety tutaj wyszłam na niechlubne prowadzenie, że ja jednak najwięcej z nich pracuję. I to było dla mnie takie, aha, czyli jeszcze trochę mam tutaj do zrobienia. Bo też nie wiem, czy Kasiu to potwierdzisz, ale to tak jest, no, projektor, że nawet jak nie pracuje, to pracuje, nie? Czyli wiesz, to nie jest tak, że ja muszę być przy tym komputerze, ale ja po prostu jestem cały czas w jakiejś rytmince. No, także słuchajcie, nawet jak idę na jakąś kawę sobie przysiąść, to nie wiem już, co bym musiała naprawdę jakimś odludziu być, żeby bez telefonu, żebym nie angażowała gdzieś swojej głowy też w proces taki pracowy, nazwijmy to, chociaż też ja to lubię. No, ale tu jest zawsze praca. I wiesz co, myślę, że tutaj naprawdę bardzo dużo się można od Hiszpanów nauczyć. Właśnie takiego, bo jest takie, mamy często przekonanie o tych południowcach, że oni, że może to maniana, maniana i w ogóle, że jest tak niezrobione. Słuchajcie, to jest w ogóle, to muszę tutaj potwierdzić po tych kilku miesiącach, to nie jest, że niezrobione, to po prostu nie jest na już czasami, ale wszystko jest zrobione. Tylko to nam się wydaje, że już musi być zrobione, a po prostu to nie musi być na już. I to jest to, co taką właśnie przynosi mi też taką ulgę czasami, jak sobie myślę, jak się tam za bardzo czymś stresuję, że czegoś jeszcze nie zrobiłam, że nie oddałam, nie wysłałam, nie wiem, cokolwiek, to sobie myślę, no właśnie, ale Hiszpan by się tym nie zajmował. I po prostu tak, no, także, ale na pewno, słuchaj, na pewno ten odpoczynek, czyli też to, że dużo więcej odpoczywam, po prostu nie jestem w takim ciągu, mam jakieś tam przerwy, mam taką możliwość, że idę sobie na plażę, bo mam 5 minut, więc dużo takich rzeczy tutaj mi pomaga w tym życiu projektorskim, na pewno życie tutaj po prostu. Fajnie. A powiedz mi, Ania, co do tej pory najbardziej cię wsparło na projektorskiej drodze? Czy chodzi mi o to, że wiesz, to może być jakaś informacja, gdzieś usłyszałaś, jakaś osoba cię zainspirowała? Pamiętasz coś takiego? Tu chyba bym powiedziała, że tak na samej tej projektorskiej drodze to nie mam takich chyba za bardzo tutaj historii do przywołania. To, co mi się pojawia, to chyba w ogóle sam fakt tego, jak ja trafiłam na Human Design. Czyli i tutaj absolutnie z ogromnym podziękowaniem do, tak trochę się tutaj uśmiechnę, takiej mojej życiowej
mentorki, cudownej Asi Pydy, która po prostu to jest dużo starsza ode mnie też osoba z bardzo ciekawym też doświadczeniem życiowym. No więc my tak sobie po prostu się czasami spotykałyśmy po koleżeńsku na tak zwanej kawce, czy tam na jakimś lunchu, po prostu na pogaduchy, ale to zawsze była taka wymiana ciekawych doświadczeń. I to był taki moment, kiedy ja już byłam tak bardzo mocno osadzona w galupie właśnie. Wydawało mi się, że to już w końcu jest to narzędzie, na którym się tak osadzę i będę tylko pracować tym testem galupa. I ona wtedy powiedziała do mnie, wiesz co, tak ogólnie super ten galup, tylko wiesz, no jeszcze jest ten Himalaya. Ja wtedy pamiętam, że ona, ja mówię, Asia, ja nawet tego nie słyszałam, ja tego nawet nie chcę już słyszeć, bo ja znowu z tym talentem też input po prostu u mnie jest never ending story, to jest jak hiperłącze, on cały czas przełącza pomiędzy kolejnymi rzeczami, to jest po prostu natura takiego researchera. I zresztą też mój profil Human Design też to Tak. pokazuje, czy potwierdza i cała ta moja, też ten projekt. No ale właśnie, no jak to się skończyło, no tak, że wróciłam do domu i tak niepozornie zajrzałam, co to jest ten Human Design. Ja chodzę szybko spać, a skończyłam o 3 w nocy czytać, więc sobie myślę, o, no to nieźle. Także to było dla mnie taki też ciekawy, właśnie taka informacja od kogoś, która przyszła, no, ale taka, która nakierowała mnie jakby w ogóle na ten human design. Także ogromna wdzięczność tutaj do cudownej Asi wtedy, jeżeli mnie słucha. Stokrotne dzięki. Już kolejny raz widzę to, dziękuję, że dała mi taką wskazówkę. Tak, jakby human design naprawdę jest wiedzą, która zmienia życie, ale, bo muszę tu dodać to ale, jeżeli z nią eksperymentujesz. Bo jeżeli pójdziesz na odczyt, prawda, i usłyszysz dużo wiedzy o sobie, to na pewno cię to wzmocni na chwilę, da ci to jakiegoś pewnie inspirację, motywację, da pewnie takie poczucie twojej własnej wartości też wzrośnie, ale żeby twoje życie się zmieniło, to trzeba z tym eksperymentować, prawda? Zgodzisz się ze mną? Tak, absolutnie. Wiesz, ja bardzo lubię też mówić, że zresztą to mówię chyba na każdej sesji, że jakby nikt nie ma wierzyć w moje żadne słowo. Po Dokładnie. prostu mają sami sprawdzić. Absolutnie to nie polega na wierze w to, tylko na doświadczeniu tej wiedzy w praktyce. Więc zresztą ty też, Kasiu, masz też zdefiniowaną głowę i więc jakby też. W sensie, obie z Kasią na pewno lubimy bardzo Tak. logiczne procesy no ja też osadziłam się bardzo mocno w tym nurcie takim biznesowym, finansowym, bo on jest bardzo logiczny i tu ja nie sięgam w te astrologiczne aspekty aż tak bardzo, a pewnie można byłoby. Dla mnie wystarczy ta informacja, że to działa, tak? Że to działa, że to ma logiczne wytłumaczenie i tak po prostu tak to postrzegam. A propos praktycznych aspektów, to ostatnie pytanie projektorskie, zanim przejdziemy do emocjonalnego autorytetu, bo myślę, że to jest właśnie taka kwestia, którą na pewno masz przetestowaną dobrze, a wiem, że to się często pojawia, ludzie mają z tym problem, bo wiemy, że zaproszenia są potrzebne na to, żeby wejść w relacje, czy na przykład wejść w nową biznes, tak, nową pracę. Ale co robisz, kiedy już jesteś właśnie w tej relacji, w tej pracy? Czy czekasz na pytania i jakby nic nie robisz swoją energią, pierwsza? Czy też weryfikujesz to na przykład, jeżeli coś ci przyjdzie do ciebie, że na przykład, no nie wiem, podczas medytacji, generalnie przyjdzie, że coś jest fajnego, to weryfikujesz to w oparciu o swój emocjonalny autorytet i wtedy dopiero działasz. No ja mocno tak respektuję mój ten autorytet emocjonalny i bardzo mocno z nim eksperymentuję i staram się żyć. I on jest dla mnie absolutnie kompasem moim życiowym. Ale wiesz co, jak już jestem, no to też trochę zależy, wiesz, jakiego typu to są relacje, jakiego typu to są współprace, na co jesteśmy też umówieni, bo też ja. Znowu, to też pewnie Kasiu wiesz, jako ten mój profil 5.1, to
No, u mnie to kontraktowanie ma dosyć duże znaczenie, Tak. tak? Że nazwijmy to tak biznesowo, czyli też to, że ja wiem, na co ja się umawiam, bo też wielokrotnie spotkałam się z tym, że ludzie wobec mnie mieli jakieś ogromne oczekiwania. Ja starałam się kiedyś, bardzo chciałam je spełnić, i zapalała mi się taka lampka, że no ale. Do mnie w ogóle ktoś z takim czymś przychodzi, przecież ja nie, ale ja w ogóle tego nie jestem, ja się w ogóle na tym nie znam. A ktoś mówi: dobra, dobra, na pewno ty tam masz takie doświadczenie, tam dasz radę i tak dalej. To nie była prawda, bo ja nie byłam w stanie po prostu sprostać niektórym tym oczekiwaniom. Więc jakby dzisiaj jest ważne też to, na co się dokładnie umawiam, ale no, dlatego też trochę zależy, jaka to jest ta forma i współpracy, i też relacji. Natomiast zawsze, i tu się trochę uśmiechnę, jak wiem, że mam też projektora po drugiej stronie, bo mam też wielu projektorów w swoim otoczeniu. Może wielu to przesadzam, ale mam kilku. No to my się wspólnie zapraszamy. No dokładnie. Czyli po prostu wtedy nie czekam, tylko zapraszam do czegoś i tak dalej, i tak dalej. Wiesz co, ja staram się działać tak, że czekając na te zaproszenia, ja trochę jednak daję jakiś tam sygnał, tak, że do tego możesz mnie zaprosić, czy rzucam jakąś propozycję, jeżeli zależy mi po prostu na czymś, no Tak. to czy jakby pokazuję siebie, czyli to znowu ten model działania projektora pokazuje siebie, ale nie jestem już taka puszująca i taka nachalna. Chociaż no, mam czasem takie wyzwania też, że znowu patrząc jako w tych relacjach tego projektora, jako tego gajda, takiego przewodnika dla innych, no to mam takie czasem współpracę, że to jednak ja muszę mówić. Znaczy, czy jakby ja prowadzę i mówię, to trzeba zrobić, to trzeba, tak trzeba to zrobić, i tak dalej, i tak dalej, ale też jesteśmy na to umówieni. Czyli ktoś przychodzi i mówi: tak, przychodzę do ciebie po te porady, bo na przykład nie mogę ruszyć dalej, to mi tak nie idzie, jakbym chciała, tyle robię, i tak dalej. No, więc tu czasem mam takie wyzwanie, czy na pewno mogę tak komuś jakby dokładnie mówić, ale no to zależy od osoby, którą mam jakby po drugiej stronie, tak? Na co się też umawiam, na ile ta osoba szybko widzę, że jest w stanie jakby dojść do tego sukcesu, na który się umawiamy, do tego rezultatu, na który jesteśmy umówieni. Więc nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytania, ale tak to wygląda z Tak, tym działaniem ale chciałabym na i. przykład dopytać, to czyli powiem Ci taki przykład, że powiedzmy, zacznijmy, bo tak mi przyszło przyjacielski bardziej, że powiedzmy jesteś w relacji jakiejś przyjacielskiej z generatorem, tak? I wiesz, że generalnie jesteś uznawana przez tego generatora, jakby ten generator zaprosił Cię do tej relacji. I powiedzmy, masz ochotę z tą osobą wyjechać gdzieś, tak? Albo spędzić czas. To, czy siadasz i najpierw ze swoim wewnętrznym autorytetem pozwalasz sobie, żeby sobie pobyć na tym, czyli na przykład dzisiaj ci powstał ten pomysł, ale ty sobie mówisz, nie, ja poczekam, prześpię się z tym, zobaczę, czy jutro cały czas będę w tym entuzjazmie i ochocie do tego, żeby z tą osobą spędzić i wtedy dopiero proponujesz, czy może w ogóle nie proponujesz i tylko po prostu jakby no, nie wiem, intencją albo wiesz, pracą nad swoją energią, wizualizacją, czekasz, aż ta osoba ci zaproponuje. Jest to raczej w tym pierwszym modelu, czyli o którym powiedziałaś, czyli takie też te różne pomysły, które się u mnie pojawiają, ja daję im czas, czyli ja już teraz nie działam nigdy jakby gwałtownie, ale nie jest tak, że ja zupełnie czekam, ja zawsze daję ten, znaczy może nie zawsze, ale jak właśnie na czymś bardzo mi zależy, to daję jakiś taki sygnał, czyli wrzucam pomysł, słuchajcie to, albo może to. No i wtedy sobie czekam, czy ten ktoś jest na to właśnie gotowy i chce to zrealizować. No tak mi się wydaje, że już tak działam. Kiedyś tak nie było absolutnie, czyli kiedyś byłam tą osobą, która nawet jak chwilę ja sobie poczekałam za tym, że no, fajny pomysł, czy chciałam go zrealizować, no to może bardziej nawet rodzinnie, wiesz, bo to wtedy nam się wydaje w ogóle, że jakby wszystko możemy wszystkim powiedzieć, narzucać i tak dalej. Ale chyba już jestem w większym wyrównaniu. Znaczy, na pewno jestem w większym wyrównaniu niż kiedyś. Nie wiem, czy takim stuprocentowym, ale raczej tak to wygląda, że zupełnie, no ja chyba nie potrafię być takim zupełnie oczekiwaniu, jak czuję, że coś może się zrealizować, w takim, że czekam, aż ktoś sam na to wpadnie. To jest na pewno, to jest to wyzwanie moje projektorskie.
Oj, to dzięki, Ania, że to mówisz, bo to chyba ten, wiesz, ta nasza energetyczność. Co prawda, ty masz podstawę i emocje, ja mam emocje i wolę, bo u mnie to też jest największe wyzwanie. Właśnie to, że jak ja sobie pobędę już z tym tematem i naprawdę czuję, że to jest to, żeby jeszcze poczekać, bo może ktoś sam na to wpadnie, tak? Próbowałam kilka razy i rzeczywiście czasami to wychodziło, ale to wymaga takiej cierpliwości i nad tą swoją energią zapanowania, ale myślę też, że głowa, że w naszym przypadku też, bo my mamy obydwie zdefiniowaną głowę i ażnę, że jednak ta głowa też nas bardzo, no, pcha, tak? Pcha. No, u ciebie jeszcze ta siła woli, no to po Tak. prostu jak chcę coś zrobić, to to robię przecież to w ogóle. Tak. Mam tą moc, żeby to zrobić nawet, nie? Tak, no ale nie mam sakralnej, niby mam moc, a nie mam sakralnej, tak? Tak, no akurat to mnie zgubiło najbardziej w tym życiu biznesowym, tak? Ta moja wola. No ale dobra, to fajnie przeszłyśmy do tego emocjonalnego autorytetu. Co ci najbardziej pomogło w oswojeniu się z tym autorytetem i słuchaniu go? Bo wiele osób, które zaczyna, prawda, to no jednak co, ja mam czekać? No nie, no w ogóle ja tak szybko ci powiem, bo nie wspominałam, że ja, Ania, ja byłam przekonana, że ja jestem z Plenic Authority. I jak mi powiedział Chaitan, że ja mam emocjonalny autorytet, nie, on się pomylił. Ja byłam przekonana, że to jest pomyłka, bo ja tak byłam bardzo, wiesz, w tym takim, wiesz, intuicyjnym działaniu od razu, robieniu i tego pierwszego takiego instynktu swojego słuchania, że mi naprawdę, ja miałam taki dyskomfort z tym, że to nie może być moje. To nie może być moje. Obecnie to kocham, tak? I wiem, że to po prostu jestem ja i że ile to mi daje. Ale co tobie pomogło w takim oswojeniu się z tym? Znaczy, dla mnie to znowu było też takie poczucie ulgi, dlatego że ja miałam takie boksowanie właśnie w życiu z tym, że no właśnie, że nawet jestem niezdecydowana, że wszyscy mogą jakoś szybciej te decyzje podejmować, a ja potrzebuję tak poczekać, 3 razy się zastanowić, zanalizować, wiesz, no co nie jest tutaj dobrym słowem, zanalizować, ale tak działałam po prostu. Czyli tak może najłatwiej to pokazać na jakimś takim case'ie, tylko nawet nie wiem, jakbyś wiesz, chciała kupić cokolwiek dzisiaj, nie, nową pralkę do domu, to ja po prostu musiałam sobie na spokojnie posprawdzać ileś ofert, zobaczyć, czy na pewno coś tam, czy wiesz, jakby to, tak się u mnie te modele decyzyjne. I on tak po prostu działał, ale było to dla mnie frustrujące, no bo widziałam wokół mnie, że są osoby, i jeszcze znowu powiem, że byłam bardzo w generatorskim takim biznesie, które wiesz, no ciach, ciach, tak? Że raz, ale nad czym ty się jeszcze zastanawiasz? No po prostu, a ja tutaj różne opcje rozważam, może jednak tak, a może tak, a coś tam. A tutaj po prostu wiesz, no ktoś potrafi to robić dużo szybciej, więc dla mnie to było takie uwolnienie, okej. Okay. No i wiesz, i druga rzecz, która też bardzo fajnie mi też z tym emocjonalnym autorytetem zagrała, no to w ogóle też to, czym ja się, to była taka w ogóle moja moc też jeszcze w tym, nazwijmy, moim starym świecie takiego biznesu generatorskiego, to moją mocą było zawsze, wiesz co, takie to zarządzanie w ogóle ludźmi, ale moją stronę, jak wejdziesz na nią, to ja mam nawet takie, bo to jest rzeczywiście sprzed tam 3 czy 4 lat, taki czuły lider, czyli ja też czułam, że w ogóle to się zmienia, że ja mam też już coraz więcej takich wokół siebie menadżerów, w ogóle osoby, które przychodziły do mnie na wysokich stanowiskach i mówiły, słuchaj, jakby może inaczej, jak ja zarządzałam ludźmi poprzez taki pryzmat też emocji, czyli tą strefą emocjonalną, że to jest ważne, no bo miałam jakby ten dostęp do nich, czyli jakby czułam też sama byłam emocjonalną, jestem, nie, emocjonalną osobą, więc jakby dużo łatwiej było mi przez to, z tego poziomu też zarządzać. I ja zawsze to mówiłam jakimś moim tam właśnie różnym osobom, z którymi też biznesowo współpracowałam, że no właśnie jakby, że trzeba być z tą uważnością na tych ludzi, że to nie jest takie zero-jedynkowe i tak dalej, i tak dalej. No i ale wtedy, naprawdę te kilkanaście lat temu, to ja pamiętam takiego prezesa dużej firmy, który do mnie mówi, w ogóle o czym ty mówisz? Słuchaj, to jest, no jak ktoś przychodzi, dostaje umowę, to chyba wie, co ma robić. To co ja mam teraz jeszcze może się go pytać, jak on się czuje dzisiaj? Czy...
Ale no, więc jakby ja zawsze czułam, że to jest ta moja w ogóle moc, bo ci ludzie ze mną w ogóle zostają na wiele lat. Czyli to były często takie osoby, które przychodziły tam, mówiły: no, ja 3 lata bym chciał tu popracować, a pracują do dzisiaj, tak? Tam kilkanaście lat po prostu. No i wtedy to było też tak, że zaczęło być w tym świecie HR-owym też to dostrzegane, że ta strefa emocjonalna ma znaczenie, że my musimy trochę inaczej się zaopiekować ludźmi. I to dla mnie było takie też właśnie pokazujące, że to jest moja moc, że ten autorytet emocjonalny, w ogóle to, że jestem tą osobą emocjonalną, to, że to jest moja moc, ale na pewno wtedy dostrzegłam, że okej, ale nie wszyscy tak muszą mieć, nie? Czyli że nie każdy musi tak myśleć. Więc mnie to znowu tak jakby ta informacja mnie tak umocowała w tym, że postępuję właściwie, że to jest dobra droga, tym bardziej, że znowu też wiemy, że po 2027 też właśnie jakby to się tam, ta przestrzeń się otwiera. No, ja byłam sobie z takiej pozycji często, no co, a ja już tu dawno mówiłam, co? I teraz kto ma rację, wiesz, taka. No bo właśnie potem się też tak okazywało, że tu jakby przywołam tego prezesa dużej firmy, który kiedyś tam usiadł w końcu i mówi do mnie: słuchaj, no rzeczywiście coś w tym jest, bo już ci ludzie tak, to już nie działa, ten mój stary model zarządzania, tak? Że to już coś tutaj jest na rzeczy. Także to było takie wzmacniające dla mnie. No i pomimo tego, że no, że sama to potwierdzi, że ta obsługa tego autorytetu emocjonalnego, no, jest jedną z takich chyba, no, jest jednym z większych wyzwań w ogóle w human design. Czyli łatwiej byłoby mieć na przykład sakralny, łatwiej byłoby mieć ten spleniczny autorytet. No ale on jest piękny, nie? No to jakby ja go bardzo honoruję, lubię być też właśnie w tych emocjach, on mi daje dostęp do tego świata, ale ta informacja daje mi też bardzo duże zrozumienie, że w taki sposób, że działam po prostu w taki sposób. No i też chyba, nie wiem, 50% populacji ma tak naprawdę, nie? Zdefiniowane to centrum emocjonalne, więc no my już mamy tą świadomość, Kasiu, i te osoby, które są human design też mają, a cała reszta się będzie o tym dogadywać dopiero i do tego sobie to uświadamiać, ale myślę, że to jest fajne, no, że mamy tak. Tak, wiesz, to co ja najbardziej teraz cenię w tym naszym emocjonalnym autorytecie, to jest to, że ja naprawdę widzę więcej i głębiej, im więcej czasu sobie daję. Że to jest tak, że to moje postrzeganie jest takie w porównaniu do tego, co ja widzę, jak sobie dam czas na to przejście tej fali emocjonalnej, nie? Co ja wiem, że jest właściwe dla mnie. To kocham, tak? Że to właśnie mnie nauczyło tej cierpliwości, jak kilka razy właśnie na początku sobie pozwoliłam na to, mimo dyskomfortu, mimo tego, że głowa mówiła, albo że ktoś mnie pchał, bo albo ja czułam i mi się wydawało przy mojej niezdefiniowanej podstawie, tak, że trzeba szybko, szybko, że dałam sobie właśnie tą przestrzeń na czekanie. I to, co właśnie do mnie potem przychodziło i co się działo w związku z tym, że postąpiłam zupełnie inaczej, niż bym zrobiła w pierwszym momencie, to mnie tak właśnie, no, wzmocniło w tym, żeby tego słuchać. Tak, no to zdecydowanie jest piękne. No i myślę też często wyzwaniem dla osób z tym autorytetem emocjonalnym, a w szczególności właśnie dla niegeneratorów, no to jest to szybkie podejmowanie decyzji, jakby godzenie się na zaangażowanie energii w coś, co wiesz, że tego, czy no podejmujesz na tej fali emocjonalnej, a następnego dnia myślisz sobie: o Jezu, no to ja milion mam takich Ja również. przykładów z mojego starego życia. A teraz naprawdę ja się też z tego śmieję, ale tak mówię też moim klientom. Nawet jeżeli dzwoni do ciebie koleżanka i na kawę chce cię zaprosić, to ty po prostu odłóż ten telefon, powiedz: dam ci znać za 5 minut. I na chwilę zamknij oczy, pomyśl sobie, czy na pewno dzisiaj masz ochotę tą kawę, czy po prostu masz w ogóle siłę dzisiaj iść na tą kawę i słuchać kogoś, a w szczególności znowu projektor, który wiadomo, że jest w aurze innej osoby, więc dla niego to jest po prostu energetyczny wydatek, nie? No i też fajnie jest, jak wiemy, że nasze dzieci mają, jeżeli mają autorytet emocjonalny, to też dużo zmienia. No to ja, u mnie to też jest taki case, moja córka też z autorytetem emocjonalnym, ale inaczej zupełnie podefiniowana, zresztą generatorka. Oh, no to wiesz, moje emocje plus jej emocje czasami. Bywa ciężko. Hmm.
jak mamy świadomość, no to myślę sobie, okej, okay, nie? No i to jest po prostu Dokładnie. klasyka, czyli że ona po prostu ma wybuch jakiś, a za chwilę jej to przechodzi, fala opada. Dokładnie ta świadomość, że to ta emocja, którą ktoś ci przekazuje też w danym momencie, nie ma nic wspólnego z prawdą, prawda? Tej osoby. To też dużo właśnie daje w Tak. relacjach. Tak. A czyli Ania, jakbyś tak przyszedł ktoś do ciebie i powiedział, albo ty byś powiedziała tej osobie na odczycie, słuchaj, masz emocjonalny autorytet, najważniejsze, żeby zacząć z nim, żebyś się z nim połączyć, to najważniejsze dla ciebie jest. I co byś tej osobie powiedziała, taką jedną rzecz? Wiesz co, to ja bardzo lubię tutaj przywoływać to, że po prostu twoją mantrą jest dziękuję, dam znać, jak będę gotowa, gotowy. Koniec, kropka. Po prostu nigdy nie... I to sobie trzeba wbić w głowę i nawet jeżeli po prostu jarasz się, jak nie wiadomo co, czymś, co tam ma nastąpić, to po prostu daj sobie tą, daj tą odpowiedź i wróć nawet naprawdę za 10 minut, za pół godziny, no kiedy tam już czujesz, że chcesz to zrobić. Po prostu dziękuję, dam znać, jak będę gotowa, gotowy. Zresztą takie miałyśmy też nasze Tak. pierwsze tutaj Tak. mailowy kontakt, bo ja się oczywiście bardzo cieszyłam na to zaproszenie od ciebie, ale właśnie myślę sobie, okej, no, skoro tak uczę, to tak samo też robię, czyli Tak. właśnie daję sobie Tak. tą chwilkę. Tak, i wiesz co, i właśnie to tak sobie pomyślałam, że to było, jak miałyśmy tą wymianę, to było piękne, że ty to napisałaś i dla mnie to było tak oczywiste, że wręcz się, wiesz, zdziwiła, gdyby było inaczej, prawda? I to jest kolejny ten element tej mocy human design, tak? Że rozumiesz, tak? Rozumiesz też inność drugiego człowieka. Więc to też jest Zdecydowanie piękne. tak. A powiedz mi, Ania, które uważasz elementy twojej mapy? Trochę o tym powiedziałyśmy, ale może tak, jak wejdziemy w szczegół, to ludziom to bardziej to tak wyjdzie na wierzch. Które elementy z twojej mapy zakłócają ci najbardziej słuchanie wewnętrznego autorytetu? Wiesz co, u mnie chyba nie zdefiniowana śledziona, wiesz, bo ja już, to i to jest rzeczywiście jakiś mój temat w ogóle życiowy, czyli wiesz, ja mam decyzyjność już, czyli wiem, czasami bardzo, wiesz, decyzje podejmowane miesiącami, no ale jak sama wiesz, niezdefiniowana śledziona, no po prostu objawia się jakimś tam lękiem, tak, żeby podjąć jakieś trudne dla nas działanie. No i tak, i mam taką jedną sytuację, w którą jestem, że wiem dokładnie, co mam zrobić, ale nie jestem w stanie tego zrobić. Więc to jest. No i zresztą też, no właśnie ta niezdefiniowana śledziona powodowała, że za długo zostawałam na przykład w miejscach, w których absolutnie już wiedziałam, że tam nie powinnam być, ale no tak jakoś, wiesz, nie udawało się stamtąd wyjść. No i tak, bo wtedy ta mocno zdefiniowana głowa, ona sobie lubi też jakby tłumaczyć i szukać tych argumentów. No więc tak, to u mnie to na pewno. A u ciebie, Kasia, jak co ty Wiesz czujesz? co, no właśnie śmiesznie, bo u mnie też nie jest zdefiniowana śledziona. U mnie też nie jest to Okej. niezdefiniowana śledziona. Wiesz, tak nawet ostatnio myślałam, że przecież to rzucenie przeze mnie pracy prawniczej i to zejście całkowicie z drogi prawniczej, nie wiedząc właściwie, ja to zrobiłam zupełnie sprzecznie z moim projektem Human Design, jak teraz patrzę, prawda? Bo przy moim projekcie 2.4 ktoś powinien mnie najpierw już w ogóle z jakiegoś bliskiego grona, nie? Gdzieś wyciągnąć, gdzieś zaprosić, a ja to zrobiłam w sprzeczności z tym, ale z drugiej strony myślę sobie, no. Niby jakby zaadresowałam to ten lęk, tak? Ten lęki moje ześledzione, tak? No bo moim ogromnym lękiem było, że ja nie będę wiedziała, co dalej, tak? Że ja nie potrafię nic innego, że przecież jestem takim dobrym prawnikiem, no to już siedź tam, tak? Robisz to dobrze, masz sukces, nie rób sobie krzywdy i tak dalej. Miałam mnóstwo lęków i mimo, że zobacz, że jakby w tej kwestii jakby jakoś przeszłam przez te lęki niezdefiniowane, śledzione, nie znając jeszcze wtedy Human Design, to teraz cały czas w tej takiej codzienności, w której jestem, łapię się na tym, że właśnie znowu one wychodzą, tak? Że one, mimo że ja mam świadomość ich, że wiem dokładnie, który jest,
Ale powiem ci, że oczywiście nie zawsze mam na to siłę, bo to moim zdaniem też jest kwestia tego, w jakiej jestem energii i na ile jestem w takich, wiesz, wyższych wibracjach, ale zauważyłam, że kiedy mam taki czas, kiedy mam tą energię i mam te wibracje i świadomie zrobię, mój autorytet mówi tak, ja zrobię świadomie sprzecznie z tym, wiesz, z tym lękiem, czyli u mnie jest na przykład lęk przed porażką, tak? Ja mam zdefiniowany. No to po prostu jest taka magia. Ale to chyba, nie wiem, trzeba z 1000 razy przez to przejść, żeby w końcu się tego pozbyć. No nie na darmo się mówi, że 7 lat, tak, ten cały proces trwa. No to jest ciekawe, wiesz, bo to jest tak podobnie jak w medycynie chińskiej, czyli mówi się w ogóle, że wiesz, ta zmiana komórkowa zachodzi przez 7 lat na poziomie komórkowym, ale nie wiem, czy Kasiu też masz takie wrażenie, że chyba teraz to wszystko przyspieszyło, że to już nie zajmuje 7 lat. Że co, że Że tak co? ogólnie energetycznie, że to wszystko przyspieszyło, wiesz, że energetycznie jakby w ogóle ten Tak. świat tak się pozmieniał, że wydaje mi się, że to chyba już po prostu krócej trwa niż te 7 lat, więc tak ja też to czuję. Ale wiesz co, jak myślę sobie jeszcze o tej niezdefiniowanej siedzeniu, to powiem ci, że też takim właśnie wyzwaniem, i to znowu też dla projektorów myślę głównie, ale dla innych typów również, to u mnie, wiesz, ta czasami, znaczy u mnie tam są dwie rzeczy, ta niezdefiniowana siedziana, no to też mówi nam o odporności oczywiście na poziomie ciała fizycznego. No i no jak ja tak nadwyrężałam siebie, no to ja miałam natychmiast, no różne mam historie zdrowotne, mimo tego, że z tym zdrowiem też w ogóle działałam społecznie i tak dalej, no właśnie z takiego powodu, że sama sobie próbowałam pomóc, ale że bardzo szybko mnie tam wyrzuca, nie? Czyli to moje ciało bardzo szybko daje znaki. No co właśnie, wiesz, ja się na to wkurzałam, ale moja lekarka od medycyny chińskiej zawsze mówiła, w ogóle Ania, no to się w ogóle cieszy, bo masz natychmiast reakcję, tak, że to nie jest coś, co siedzi w twoim ciele i tak działa, no ale też u mnie tam ta dziewiętnastka zdefiniowana, to tam też trochę bardziej powoduje tą większą taką nadwrażliwość na różne rzeczy, no to jest czasami wyzwanie życiowe, nie, czyli wiesz, wydaje się tobie, że właśnie zdrowo żyjesz, że w miarę okej, w ogóle i no a to po prostu... A to po prostu coś. Wiecznie coś, nie? No, także to jest też czasem taki Tak. challenge Tak. dla Ale to mnie. dziękuję, Ania, że tym wiesz, co mówisz, bo ja dokładnie też mam ostatnio takie przemyślenia, bo ja też jestem w medycynie chińskiej od lat i może to też jest związane z tym, co wcześniej mówiliśmy, z tym czasem menopauzy, kiedy to jednak wychodzą te rzeczy, które były zaniedbywane, tak, przez lata i te, które są najbardziej wrażliwe, no to wychodzą, że właśnie wydaje się, że robisz tyle i że już takie prowadzisz zdrowe życie i właśnie zgodnie z tą medycyną chińską i wiesz, że jesteś tym projektorem i zarządzasz tą swoją energią i tak dalej, a mimo to wychodzi, tak? Ale wiesz co, teraz jak to powiedziałam, to mi to przyszło jedno, że to po prostu jest niezdefiniowana śledziona, że my mamy, nam ma cały czas wychodzić, bo to jest jedyny sposób, w jaki my się uczymy siebie, nie? I nabywamy tej mądrości takiej, z którą potem możemy potencjalnie się dzielić, bo no bo niezdefiniowana śledziona chyba ma przejść przez całe życie właściwie przez jakieś wyzwania dotyczące zdrowia. Co myślisz? Znaczy, no myślę, że znaczy nie wiem, czy bym aż tak powiedziała, bo ja się w ogóle też trochę boję z tym human, boję to jest złe słowo, no, ale jestem taka bardzo uważna też, bo na takie stygmatyzowanie, nie? Tak. Czyli wiesz, jak sama jesteś też już jakby w tej wiedzy, w tym swoim projekcie tyle lat, no to wiesz, że to nie jest wszystko takie zero-jedynkowe, że naprawdę trzeba gdzieś tam pokopać głębiej, tak? A my dzisiaj mamy często do czynienia z takim bardzo powierzchownym dotykaniem tego human design, z czym ja zresztą też się mierzę, no bo jak prowadzę jakiś warsztat i tak dalej, no to naprawdę bardzo ostrożnie używam czasem nawet jakichś słów, żeby to nie było dla kogoś stygmatyzujące, że teraz jak my powiemy właśnie, że tylko tak, to tak. Ja bym Aha, trochę no w tak, masz ogóle rację. też, znaczy ja bym to po prostu trochę tak zamieniła, czy w ogóle poruszyłabym tutaj też ten temat, że, bo to też zresztą podobnie w Galupie się mówi, że jakby my wiemy, gdzie są te nasze słabe punkty i human design też nam właśnie o tym mówi, tylko żeby one nie były tematem naszego życia, nie? Że mamy się skupić na tym właśnie potencjale i z tego korzystać,
To prawda, oczywiście, jak mówimy o tematach zdrowotnych, no to trochę trudno być w swojej mocy, kiedy masz osłabienie jakieś zdrowotne. Czyli wiesz, ja na przykład też, no to chyba osobnego live'a byśmy musiały zrobić o tym, ale no powiedzmy, chyba dla kobiet też bardzo prosty przykład właśnie, kiedy masz migrenę, no nie jesteś w stanie po prostu prawie nic zrobić. Tak. Tak, a ona tam skądś się też bierze. Tylko właśnie, żeby, no wiesz co, ja do tego trochę tak podchodzę, że mając tą świadomość też, że mam to niezdefiniowane śledzianie, to ogólnie naprawdę mogę mieć taki też taki lekko hipochondryczny syndrom, ale no po prostu czuję, że mnie tam właśnie gdzieś, jak mnie coś zawieje, czy coś, że muszę trochę bardziej na siebie uważać, to też mam takie poczucie. Aha, okej, okay, no dobra, no tak mam. No jakby przechodzę z tym do porządku dziennego, tak? Czyli że to może się wydarzyć, czy tu bardziej o siebie zadbam, tu coś tam, a jak nie zadbałam, no to wiem, no i dobrze, no i szybko muszę to jakoś tam przechorować, czy albo znowu organizm mówi, proszę o reset, proszę chwilę, tutaj sobie dać odpoczynku. I jakby tym operuję, i jakby no właśnie staram się, żeby to nie był ten mój wątek taki życiowy, że ja się na nim skupiam, nie? To może tak bym chciała tylko tutaj do słuchaczy, żeby się Nie, właśnie, zgadzam no ale się, właśnie zgadzam. słuchajcie tak, żeby nie stygmatyzować się Tak, tą wiedzą, bo to jest tak. tyle różnych tam czynników i takich złożonych informacji, że po prostu przyjmijcie to. To mówimy, o czym opowiadamy, jak jesteście na odczytach, że taka jakaś informacja do was trafia i po prostu sprawdzajcie, tak, u siebie, jak to tam u was jest, jak to z wami rezonuje, ale no bazujmy na tych mocnych takich naszych potencjałach, na tych mocnych stronach i tego się staram. I to dawajmy do świata po prostu, bo to jest istotne. Zgadzam się. Ania, to na koniec jeszcze powiedz, bo mówiłyśmy przed tą naszym nagraniem, wspominałaś, że często właśnie generatorzy i manifestujący generatorzy u ciebie mają duże wyzwanie z tym emocjonalnym autorytetem. Co byś im poradziła? No, znaczy, no bo tutaj to wyzwanie często u tych generatorów i manifestujących generatorów polega na tym, że oni mają ten sakral zdefiniowany. Tak? No i teraz, no i ja tu często słyszę też to pytanie, w ogóle w szczególności od osób, które już gdzieś są zaangażowane w ten human design, albo przychodzą na jakąś kolejną sesję, albo mają jakieś inne tam wyzwania życiowe, no to oni mówią w końcu, ale czy miałam słuchać jakby, tak? Czy ja już czuję z tego sakrala, albo przyciągnęłam do tego sakrala i teraz co, ja już chcę iść robić, już chcę odpowiadać na to, co tam się pojawia. No, ale jeżeli masz znaczy tam widzę dwa wyzwania. Czyli po pierwsze to, że jednak jeżeli masz autorytet emocjonalny, to jednak poczekaj. Czyli wiesz, no dla prostych decyzji takich, i zresztą też to, co ja mówię, no to jest jakby ta wiedza z tego źródłowego instytutu, tak? Bo ja też słyszę czasami, że to jest różnie interpretowane. No to moją specjalizacją jest ten human design, ten biznesowy w szczególności, ten Instytut Human Design, ten BG5 tak zwany. No jakby mogę się podzielić tą wiedzą, którą tam ja dostałam, tak? Jakby to, co ja tutaj mówię, to mówię z tej perspektywy. Nie wiem, jak to jest tam w jakichś innych źródłach, ale. No, że jeżeli jesteś tym generatorem, no i takie proste, jakieś małe decyzje, gdzie ten sakral potrzebujesz odpowiedzi, no to wiadomo, że idziesz i no, czy chcesz gdzieś Robisz. to, no to szybko możesz zrobić, no tak, wiadomo, tak? Ale jeżeli masz autorytet emocjonalny, no przykro mi, ale musisz czekać, tak? Czyli daj sobie ten czas, nie musisz od razu przechodzić do działania. Bo to drugie wyzwanie, które ja widzę, no to jest to są ci generatorzy angażujący się natychmiast. Angażujący swoją energię natychmiast w rzeczy, które jeszcze nie zostały przefiltrowane przez centrum emocjonalne. No i właśnie potem okazuje się, że w ogóle robią nie te rzeczy, które chcieliby w życiu, są zmęczeni, właśnie sfrustrowani, w ogóle nie ma radości z działania i z tego, że jakby są, że coś fajnego robią. No więc jakby ja widzę te dwie rzeczy, czyli dla tych generatorów właśnie z emocjonalnym autorytetem. Naprawdę przy ważnych decyzjach, które macie do podjęcia tych życiowych, no czekaj za tą decyzyjnością z tego swojego autorytetu emocjonalnego. Zanim pójdziesz i zaangażujesz tą energię i wydatkujesz tą energię na coś, co wcale nie jest dla ciebie. Czyli powiedzmy, ma ta osoba na co odpowiedzieć, czuje sakralną, że jest na tak, a mimo to daje sobie czas, żeby przeszła ta fala emocjonalna, przynajmniej żeby się przespała i poczuć jeszcze raz, tak?
Znaczy, wiesz co, tak, znaczy ja myślę, że po prostu przede wszystkim z tego czucia takiego, tak, ale żeby z tego czucia emocjonalnego, żeby tu rozróżnić trochę to czucie brzucha, a to czucie No emocjonalne, właśnie. no bo, tak, bo to czucie brzucha, no nie jestem generatorką, więc ja mogę sobie tylko to wyobrazić, też opowiedzieć, jak słyszę, tak, od innych generatorów, ale też jak to jest w tych źródłach opisywane, że no po prostu czujesz to w tym brzuchu na zasadzie fizycznego czucia, czyli takiego skurczu albo rozszerzania, albo no też przyciągania, czyli po prostu idziesz i już to robisz, no bo też przecież tak jest, że się w ogóle, przecież jak nie znasz human design, to się nie zastanawiałaś w ogóle nad tym, po prostu coś cię przyciągnęło, poszłaś i to robiłaś, czy robiłeś. Ale, więc to jest jakby jedna rzecz, no ale trochę inaczej jest to czucie emocjonalne, czyli dla mnie to jest takie, że ja siadam w tej pozycji spokoju, zamykam oczy i zastanawiam, jakby wsłuchuję się w to, co tak naprawdę czuję, czyli jakie ja mam emocje związane z tą sytuacją. No i to nie jest już wtedy sam brzuch, czyli to wiesz, to sobie możesz czuć, po prostu przez całe ciało ci to przepływa. No ale pamiętajmy, że nie chodzi o głowę, tak? Czyli nie głowa nam kalkuluje, nie głowa nam podpowiada, że tak ma być, tylko po prostu co moje ciało, jak ono wręcz wibruje na tą daną sytuację, co ono mi mówi. No, że tak, chcę tam iść i właśnie to chcę zrobić, czy mówię, o Jezu, Jezu, nie, nie, nie. Tylko znowu też nie mylmy takiej ekscytacji, bo to ja czasem mówię, no ale ja mam na przykład skurcz w brzuchu, bo mnie to ekscytuje. No to jest zupełnie inna historia, nie? Skurcz w brzuchu z powodu tego, że ja czegoś nie chcę robić, to jest taki lęk wręcz, że ja nie chcę tego robić, nie? A pozytywna taka ekscytacja, to może lekko to być mrowienie, bo tyle w brzuchu, no nie wiem, co tam, jakby do czego to chcemy porównać. Jak sama wiesz, w tych źródłach mówi się takie wyraźne aha albo po prostu, że ten brzuch mruczy. Oczywiście my w świecie zachodu nie dopuszczamy tych sygnałów ciała fizycznego, w sensie nie wolno nam wydawać różnych dźwięków ciała fizycznego, bo nie wypada, no więc jakby zagłuszamy, więc jakby jako dorosłe osoby jest nam trudno czasem do tego dotrzeć, nie? Łatwiej to dzieciom zrobić, no ale jakby, czyli nie mylmy tych dwóch pojęć, no brzuch to jest brzuch, a centrum emocjonalne to jest centrum emocjonalne, czyli no mówię, no takie czujesz na poziomie całego ciała, że ta emocja, to mrowienie na całym, no nie wiem, Kasia, jak ty właśnie czujesz, może ty też się podzielisz, Znaczy, wiesz co, jak ty ja sobie? czuję emocjonalne tak, lekkość. Jak myślę o tym, po prostu to czuję lekkość, a jak jest nie, takie zdecydowane, to po prostu czuję spięcie w ciele. Takie, wiesz, tak jakby mi się wszystko nagle tak spinało. I to już tyle razy przetestowałam, że wiem, że to jest u mnie tak i nie. Czasami jest mnie, wiesz, pomiędzy, no to wtedy jeszcze czekam, tak? Jak nie mam tych zdecydowanych. Chociaż u nas często jest tak, nie, że nie ma tego tak do końca, bo to jest jednak Znaczy, nie, to nie wiem też, czy jak właśnie te twoje źródła jakby tam podają, na. Tak. ale według mojej wiedzy, i to jest też często zaskoczenie, i ja jakby staram się zawsze o tym mówić, bo widzę, że to jest jakby mało osób to łapie, że naprawdę dla emocjonalnego autorytetu ty nie potrzebujesz 100% pewności. Dla ciebie 80. wystarczy, że masz ją na poziomie 70-80%, to już jest naprawdę super decyzyjność, nie? Że my nigdy jakby nie musimy czekać na to 100%. Jeżeli je czujesz, to super, ale czasem to czekanie na 100% może być wyzwaniem. Tylko, że czujesz, że tam jakby szala się przechyla na tak, ale wtedy, kiedy naprawdę już głowa nie dochodzi w ogóle nie ma udziału w tym procesie decyzyjnym, nie? Bo to Dokładnie, jest też dokładnie. ważne. No dobra, mogłybyśmy mówić i mówić. Bardzo Ci, Ania, dziękuję za tą rozmowę. Jestem przekonana, że to, co mówiłaś, wiele osób zainspiruje, bo dałaś wiele fajnych takich praktycznych rad, które jednak są pomocne na tym pierwszym etapie, kiedy ludzie jeszcze nie eksperymentują tyle. Więc bardzo Ci dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście polubcie. Czekamy też na Wasze komentarze. Jesteśmy bardzo ciekawe, co wzięliście, czy wzięłyście z tego dla siebie. I zapraszam do oglądania kolejnych nagrań. Ja bardzo też dziękuję, Kasiu, za zaproszenie, za to, że tutaj udostępniłaś też dla mnie tą swoją cudowną przestrzeń, tych swoich fajnych też odbiorców. No i właśnie, no i zapraszam też do mnie na profile, jak macie ochotę. Zapraszam na różne warsztaty rozwojowe, które organizuję między innymi w Hiszpanii.
Ale też właśnie teraz jeszcze przyszło mi, że w sierpniu będę w Polsce na festiwalu Jaśniej. I tam będę miała wykład, więc chyba też mogę tu, jeśli pozwolisz, tam zaprosić Oczywiście. też do tego miejsca. Także bardzo Oczywiście. było mi miło. Dzięki. Dzięki. Ja podlinkuję w opisie, będą namiary na Anię, także zarówno na jej stronę, jak i na Instagram, także będziecie mogli się z nią skontaktować. Do Dzięki, usłyszenia. Kasia.